Cześć. W tym filmiku sobie opowiemy o krojeniu listy. Tak jak w poprzednim filmiku, jakby odwoływaliśmy się do poszczególnych elementów, albo no tak, do poszczególnych elementów, no to w tym filmiku porozmawiamy sobie, jak możemy jakby uzyskać dostęp do jakiegoś wycinka listy. No i przykładowo, tu mamy listę, która zawiera jakieś litery po prostu. Ta jest 6 liter i przypisujemy tą listę do zmiennej letters. No i powiedzmy, że przykładowo chcemy sobie wziąć litery na przykład no, od C do E. No to ponieważ C jest trzecim elementem, no to indeks początkowy będzie 2, ale indeks końcowy będzie 5, pomimo że E jest elementem, znaczy piątym, więc być może wydawałoby się, że tu czwórka powinna być, ale to jest analogiczne do tego jak z funkcją range, czyli że ten jakby koniec zakresu nie jest jakby liczbą, którą podamy, która ma reprezentować koniec jakiegoś zakresu. Ta liczba nie jest zawarta w tym zakresie, czyli w tym przypadku zwróci nam taka operacja elementy, które mają indeks drugi, trzeci i czwarty. Czyli to będą drugi, trzeci i czwarty. I jak uruchomimy tę komórkę z kodem, to zobaczymy, że rzeczywiście zwraca nam to kolejną listę, która zawiera tylko te elementy. Jest to jakby wycinek tej oryginalnej listy, no i ten wycinek też jest listą. No, jak widać, to jeżeli chcemy jakiś wycinek listy, to używamy dwukropka, żeby jakby zasygnalizować, że chcemy jakiś wycinek listy, i ta liczba po lewej określa początek tego wycinka. A liczba po prawej jego koniec. Więc to myślę, że jest w miarę zrozumiałe. I tak samo jak na przykład użyjemy funkcji type na takim wycinku listy, to widzimy, że też zwraca nam to listę, co być może już mogliśmy jakby właśnie zobaczyć po tym, jak sobie podejrzeliśmy, co jest zawarte w tym wycinku. No to widzimy, że jest to też lista, no bo ma kwadratowe nawiasy i elementy rozdzielone przecinkiem. Możemy też oczywiście sprawdzić, jaka jest długość tej listy zwróconej przez to wyrażenie. No i jest to 3, no bo jak widzieliśmy, zawiera ona 3 elementy. Tutaj mamy komórkę z kodem, która pokazuje, jak można, różne sposoby, na które można kroić listę. Przykładowo, jeżeli damy od 0 do 3, no to analogicznie działa do tego jak 2 i 5, czyli zaczynamy od elementu, który ma indeks 0 i kończymy na elemencie, który ma indeks 2, ale możemy to samo napisać w taki sposób, czyli po prostu omijamy tutaj wpisywanie zera, tylko od razu dwukropek i trzy, i jakby w domyśle, jeżeli nie podajemy jakiejś liczby tutaj, to w domyśle jest to 0, czyli po prostu początek liczby. Podobnie, jeżeli mamy tutaj jakąś liczbę z lewej strony, ale z prawej nie mamy, to w domyśle jakby do końca listy chcemy wycinek listy, który zaczyna się od elementu, który ma indeks 3, no i jakby do końca reszty elementów tej listy. W tym przypadku ta lista ma 6 elementów, czyli zaczynamy od trzeci, to był D, no i pozostaje nam E i F, czyli mamy po prostu od elementu D do końca tej listy. Czyli to jest to samo, co gdybyśmy to napisali. Tu też jest od D F, jak widzimy na czwartej pozycji. Oczywiście możemy też, to już jakby widzieliśmy, ale możemy też mieć wycinek listy, który ma jeden element. Jakby lista może zawierać jeden element, i to wygląda po prostu tak, że ten element jest w nawiasach kwadratowych. No i ponieważ nie ma innych elementów, no to nie ma żadnych przecinków,
oddzielających inne elementy. Jest też możliwość krojenia liczby używając, przepraszam, krojenia listy używając liczb ujemnych. To działa podobnie do tego, jak właśnie odwoływanie się do poszczególnych elementów, czyli tutaj na przykład chcemy wycinek listy od ostatniego elementu do końca, czyli to na przykład zwróci nam jeden element, możemy sobie podejrzeć. No i mamy tak, listę, która ma jeden element, zawiera tylko ostatni element, no bo tak samo zaczynamy od elementów, które mają taki indeks, czyli indeks minus 1, czyli ostatni element, no i do końca listy, no ale jak to jest ostatni element, no to nie ma więcej elementów. Tutaj tak samo zaczynamy od elementu, który ma indeks minus 3, no to jest trzeci, ostatni element i do końca listy, czyli po prostu do F, od D do F, no ale możemy też podać tutaj jakiś indeks, no i tutaj mamy minus 1, czyli tak naprawdę to będzie zakres liczby od minus 3, minus i minus 2. W sensie będą elementy, które mają indeks minus 3 i minus 2, no bo od tego odejmujemy jakby 1. Czyli wszystko działa analogicznie po prostu. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o krojenie list. W następnym filmiku sobie opowiemy o modyfikowaniu właśnie elementów list. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku.